Machina władzy. Błażej Makarewicz, machina władzy, dzień dobry. A dziś porozmawiamy m.in. o kulisach walki o władzę na prawicy. W naszym studiu jest poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja i Partia Wolnościowcy. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. To ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że Partia Wolnościowcy została założona przez kilku posłów, którzy opuścili partię Korwin. Politycy. Tłumaczyli, że nie zgadzają się z dalszymi prorosyjskimi wypowiedziami Janusza korwin no i zdecydowali się iść inną drogą. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że powodem rozłamu był konflikt ze Sławomirem Mencenem i obawa, że nie dostaniecie panowie biorących miejsc w przyszłorocznych wyborach. To jak to jest? Nie, znaczy, to wtedy, wtedy nie było to w ogóle omawiane. Na pewno w każdym razie moja pozycja startowa nie była. Przedmiotem żadnych wtedy negocjacji, więc, więc nie. No, tam powodem było przede wszystkim to, co oczywiście tam jakieś nieporozumienia też już były w partii wcześniej, ale no, głównym powodem było oczywiście próba wewnątrz partii powstrzymania, nieudana próba powstrzymania pana prezesa od wygłaszania tez no, całkowicie sprzecznych i z ideami wolnościowymi, i pochwalania jakiejś tam czy usprawiedliwiania agresji yy, rosyjskiej przy no, braku wsparcia ze strony y, takich kolegów jak niestety Sławomir Męcen, który tam właśnie zamiast pomagać, to, to raczej przeszkadzał w tym, że... Żeby... A jak w tej chwili współpraca się układa z panem Męcenem? No nie, nie ma żadnej współpracy z panem Męcenem. Pan no ten tak, nie... nie przyjął do wiadomości naszego, naszego odejścia i wypiera rzeczywistość i ogłasza jakieś prawybory na naszych, na naszych jedynkach. Takie no właśnie, to powiedzmy o tych prawyborach tak pokrótce, żeby nasi e, słuchacze zrozumieli o co chodzi. To miałyby być prawybory w Konfederacji czy w partii Korwin? No więc właśnie to jest jakaś taka konstrukcja dziwaczna zaproponowana przez pana Mancena, że jako partia Korwin ogłasza prawybory. A wy już jesteście w innej partii. Na jedynki konfederacji. My jesteśmy w innej partii, więc nie wiadomo, dlaczego mieliśmy startować w prawoborach organizowanych przez partię Korwin, ubiegać się o nominację partii Korwin. Ja właśnie nie chciałbym być nominowany przez partię Korwin, więc nie zamierzam się o to oczywiście ubiegać. W zatku to nam ten regulamin wymaga, żebyśmy wpłacali pieniądze na partię Korwin i ci, którzy, ci sympatycy, którzy chcieliby, żeby członek partii wolnościowcy właśnie był na jedynce, musieliby według tego regulaminu wpłacać pieniądze na partię Korwin, co jest jakimś zupełnym nieporozumieniem, więc oczywiście nie mogą się odbyć takie, takie już pomijając wszystkie inne uzgodnienia wcześniejsze, na których pana Miera nie było, bo nie dojechał z Torunia, więc, więc jego tam no to nie jak to było, będzie, jak, ustaleń, jak to będzie z tym waszym startem do Sejmu? No nie boicie tak, się, że tak, słowo no. Męcen was zablokuje na listach Konfederacji? Słowo Męcen o tym nie decyduje, bo to, to prezydent partii Korwin, a nie partii Konfederacja. Tak? No, no, czyli Konfederacja teraz jest jednym z najważniejszych liderów. No to Rada Liderów 12-osobowa decyduje o tym, kto startuje na jedynkach i Rada Liderów podjęła już taką uchwałę i mam nadzieję, że ta Uchwała będzie. A kiedy ta uchwała no, była podjęta? A rok temu już. No, czyli jeszcze zanim powstała Partia Wolnościowcy. Tak. No, czyli jednak ta sytuacja o nieco się zmieniła. No Zmieniła się, ale jedynki były wskazane imiennie, a nie tam, a nie jako parytet partyjny. Poza tym, no. Dziś Miennie, aha. Siła, siła, że tak powiem, nabywcza partii Korwin też się zmieniła od tego czasu. Straciła 60% posłów, których posiadała, a dla Konfederacji, no, suma summarum, no, czy wie, zbiorczo oceniając łącznie z tym, co pan prezes Mikke, niestety, tam no to stanowiła wartość ujemną niestety dla Konfederacji przez ostatni okres, więc nie wiem, dlaczego miałaby w imię tego, że straciła posłów, straciła działaczy i, i, i ob obciążyła wizerunkowo Konfederację zyskiwać teraz y, dodatkowe i, jedynki, jakieś, jakieś większe zasoby niż... Czyli nie obawia się pan o swój start do Sejmu w przyszłorocznych wyborach i pana mam, kolegów? Mam nadzieję, że nie mam powodów się, się obawiać. No nic mi nie wiadomo, żeby Konfederacja zmieniła swoją, swoją uchwałę w tej, w tej sprawie. Nazwał pan niedawno swoje było partię Korwin Frakcją Russia Today. A, to trochę, trochę złośliwie, bo oczywiście nie wszyscy tam są Rasia Today, ale to była taka odpowiedź na nazywanie nas Partią Węży, takie pogardliwe przez, przez kolegę Mencena, więc jak on chce iść w takie, w takie przezwiska, to możemy się tak zdytować, że Russia Today i Rasia Tomorrow, prawda? <laughs> ale to jest jednak takie dosyć regularne w waszym środowisku. No, nie jesteście dużą partią. No, nie jesteście też partią małą. Powiedzmy, że jesteście takim ugrupowaniem średnim, ale odkąd pamiętam, to jeszcze od czasów Unii Polityki Realnej ciągle dochodziło y, u was do jakichś rozłamów. Powstawały nowe partie, potem kolej no, w takim wolskim gronie macie problemy z tym, żeby się dogadywać, no to jak to współrządzić Polską? No, dlatego, bo może powstała Konfederacja. Znaczy, no tutaj no, nie chciałbym się za bardzo rozgadywać na tematy wewnętrzne. A, nie jesteś wielką właśnie. No, ja zamiast. wiem, że pan by chciał, żebym się właśnie rozgadywał, ale ja chciałbym, możliwie, no, no muszę, się, muszę się odnieść się do tego, co było publicznie powiedziane, bo to schował Unii w swojej mowie tronowej na nowego króla, ogłosił te prawy mory, więc, no, jakby to już się stała, spra stała sprawa publiczna, więc do tego się odnoszę, jeśli chodzi o wewnętrzne sprawy partyjne. No wiadomo, że pan prezes Janusz Kornik zawsze był znany z tego, że był takim ojcem tutaj ruchu wolnościowego pod względem ideowym. Jego tekst, na jego tekstach wychowali się wszyscy właściwie współczesni polscy wolnościowcy, łącznie z tymi, którzy się od niego odżegnują w tej chwili jakoś politycznie, jak Robert Gazdowski też przyznawał, że to na, na tekstach Krowina się uczył liberalizmu, prawda? Więc to oczywiście zawsze był taki, taki mentor, żeby znaczy Na, na tekstach w ekonomicznych. To, tak, tak. No, Natomiast w sprawach wewnętrznych zawsze te partie były prowadzone źle, tak, zarządzane konfliktem, no i to samo oglądaliśmy, jeszcze ja oglądałem, odkąd tam byłem w prezydium partii Korwin, no to niestety oglądałem to samo, tak, że no niestety ta partia zajmowała się ciągle sama sobą, zamiast, zamiast iść naprzód, no i niestety nadal to w zasadzie robi, bo, bo w tej chwili krucjata pana Mencena przeciwko wolnościowcom, oparta na tym nieprzyjmowaniu do wiadomości, że istnieje czwarta nowa znowu powoduje, że, że, że będziemy się zajmować sami sobą, Organizować jakieś tam y, prawybory, uznawać je, nie uznawać je, przepychać się, i teraz również zamiast orać lewaków w pana wywiadzie, ja też muszę zajmować się odpadaniem na te wewnętrzne sprawy, niestety. A zakładając y, jednak taki scenariusz Słowomirowi Mencenowi, udałoby się tę czwartą nogę amputować, że tak się brzydko wyrażę, to. Będzie to... ja tykał na Czech. No. <laughs> Mam na myśli waszą formację, niestety, wolnościowców. To m, zakłada pan e, taki start wyborczy z jakiejś innej konfiguracji, no nie wiem, z PSL-em na przykład, z pis może. Nie, nie. Tylko konfederacja wchodzi w grę. Jak byśmy popuszczali wodzy wyobraźni, to już prędzej bym sam startował niż z jakimś PSL-em czy coś, nawet miał nie przekraczać progu, to wolałbym startować sam niż z partiami bandy czworga, prawda, systemowymi. Absolutnie nie dopuszczam takiej możliwości, przecież zawsze mówię, że tak. No to jest Szymon Hołownia spoza bandy czworga. nie, myślę, że to Szymon Hołownia jest takim kontrol koncesjonowaną opozycją TVN-owską tam jakoś, no pomijając już znaczące rozbieżności światopoglądowe i wątpliwości ze szczerości przede wszystkim tego, tego ruchu. no jak, jak pan Szymon Hołownia, działacz katolicki, lansuje się na, na protestach aborcyjnych, no to, to myślę, że to, to, już, to jest tak żałosne, że, że nie ma w ogóle o czym mówić. No dobra, mówiliście, że nie zgadzacie się z tymi mało przemyślanymi wypowiedziami Korwin-Mikkego, no niekiedy nawet okropnymi, powiedzmy to sobie wprost, no, ale dalej jesteście razem w Konfederacji. W tej samej konfederacji jest też Grzegorz Brown, który, no mam takie wrażenie, w kontrowersjach to już dawno Korwin go przegonił. Nie przeszkadza to panu? Na przykład ta kampania stop Ukrainizacji Polski. Pan dostrzega jakąś Ukrainizację Polski w tej chwili? Nie, też się z tym nie zgadzam. Problem polega na bardzo złej nazwie tej, tej, tej przede wszystkim tej akcji, bo jak pan wziął, weźmie tę broszurkę, którą. Koledzy z korony wydali na, pod, pod takim właśnie tytułem Stop Ukrainizacji Polski, tam zawarli te swoje tezy, to w środku, w zasadzie, wie, z większością rzeczy można się zgodzić. Tak? Oni tam z, mają zastrzeżenia co do udzielania róz, różnych praw socjalnych naszym gościom, bo ja przecież jestem przeciwnikiem praw socjalnych przyzwanym własnym obywatelom, a tym bardziej gościom za zagranicy, prawda? No więc to wiadomo, że to z większością rzeczy sam bym się zgodził. Natomiast ten tytuł jest uważam taki nieszczęśliwy, tak samo jak nie byłem entuzjastą tych, 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 tej książki, na przykład fałszywa Pandemia, która sugerowała, że pandemia nie ma tam, ciągle się z tym musieliśmy zmagać. tak, że ludzie rozumieli to w ten sposób, że, że to nie ma wirusa, prawda, że my wybieramy rzeczywistość. a tym, Tymczasem w środku, jak się ktoś wczytał albo posłuchał dokładnie, co pan Grzegorz mówi, to w zasadzie to należało się zgodzić. No, tylko ta kontrowersja na okładce jest czasami przesłania, no ludzie często czytają tylko nagłówki okładki, prawda, i, ten, i to przesłania y, przekaz, więc tutaj nie ma aż tak dużej rozbieżności co do już takich merytorycznych punktów. Natomiast ta retoryka, no też nie jestem jej. Entuzjastą, no ale Konfederacja, kiedy powstawała, no nie mogliśmy uzgodnić swojego stanowiska w sprawie przyszłej potencjalnej wojny na Ukrainie i kryzysu uchodźczego z tym związanego, więc, no, oczywiście, mamy tutaj te różnice programowe, przyznajemy się do tego otwarcie, no i, no i, no i jeśli ktoś nie. Podziela inne nasze ideały, czyli tą wolność gospodarczą, prawda, jeśli chce niepodległej Polski, asertywnej polityki zagranicznej. Ale mam tutaj, takie prawda, wrażenie, że coraz mniej a, a nie zgadza się z tym, tej to, koalicji. To, to, to może nie na wolnościowców. Nie, no chyba cały czas podobnie. Wiadomo, że koalicja ma to do siebie, także no, trzeba się pogodzić z pewnymi różnicami. No, pech, no czy, tu pan reaktor może mieć o tyle rację, że pech polega na tym, że akurat ten temat, który nas dzieli, stał się jednym z takich wiodących tematów w ostatnim no, ponad już pół roku, właściwie prawie roku. Będzie za niedługo, tak? No, czyli ta wojna na Ukrainie i polityka wschodnia. No, to akurat jest temat, który wywołał mocny podział. I akurat on, jak, jak na złość, jest, jest tym tematem wiodącym. Jakby to były, prawda, niskie podatki, to czy tam mniej biurokracji, czy, czy inne rzeczy, które mają zresztą większy wpływ na codzienne życie owata. To pewnie byłoby nam y, łatwiej, tak? Póki to był COVID, prawda? Co do którego mieliśmy, też nie udowodnialiśmy tego wcześniej, ale akurat mieliśmy wspólne stanowisko, mniej więcej poza tam może różnicami retorycznymi. Y, no to, to Konfederacja zyskiwała, no teraz oczywiście trochę straciła, przez to, że no, widać tę niejednomyślność, ale myślę, że Polacy też y, zrozumieją, w miarę zwłaszcza postępów tego okresu ekonomicznego, że to też nie jest. Y, Sprawa pierwszorzędna, także są ważniejsze sprawy do rozwiązania w Polsce i polskie państwo, niezależnie od przejściowych kryzysów, tam związanych z, to, z, tą, z tą wojną, no tutaj ma, jest trapione chronicznymi chorobami, na które tylko my mamy lekarstwo inne niż cała reszta klasy politycznej. No, wspomniałem Grzegorza Brauna, bo ostatnio on zasłynął też pew, takim wsparciem, chyba tak to można określić, dla pewnego popularnego, niestety, pato-youtubera, którego imienia i nazwiska wolałbym tutaj nie wymieniać, ale właśnie poszedł poszedł do więzienia, wie pan o kogo chodzi. Yy, tak, wiem. Znaczy to dalej nie, nie będę odkrywczy, nie jestem entuzjastą owegoż, owegoż pana, zresztą z zajemnością, bo byłem jednym z tych, których on tam leżył pod, pod Sejmem. Yy, no, A to i tak łaskawie pana potraktował, bo niektórym groził śmiercią. Nie wykluczone, że mi tam też kiedyś groził. Coś mi tam kiedyś wygrażał, że czegoś tam nie podpisałem, co on uważa, że powinien, ale chyba nie śmiercią, rzeczywiście, śmiercią jeszcze nie. Także, no nie, no, ani estetyka, ani, ani merytoryka tego pana zupełnie do mnie nie przemawia, bo to, to on również jest takim właśnie tam ruskim trolem, nazwijmy to, w, w sprawie tej, 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 tej wojny na Ukrainie. Więc to więc no nie, no, no, nie cieszę się z tego mrugania do, do, do tego środowiska kamratów przez przez pana Grzegorza ale myślę że tam też już zaiskrzyło już, już, już pan Olszański ostatnio Wiciemek, wyzywał również po, po już najbliższym współpracowniku pana Grzegorza, po, że, kiedy oni wydali oświadczenie, że odcinają się od tych właśnie wyzwisk pod naszym adresem, to ci mu się odcinąć ode mnie skali. Ja Także już też poszło. Tak? Myślę, że to jest człowiek tak niestabilny i no, po prostu ma coś z głową, tak, no to nie, nikt nie traktuje go poważnie, i mam nadzieję, że pan grzegorz również. Słuchasz podcastu Radia Z. Pis prawdopodobnie zmiany ordynacji wyborczej. Możliwe, że w niektórych okręgach posłowie będą wybierani w tak zwanych Jowach. No to chyba zła wiadomość dla Konfederacji. Taki układ. No, w ogóle jest zła wiadomość, chyba dla, dla Polski, dla, dla sceny politycznej naszej, pluralizmu tej sceny. Ja jestem wielkim przeciwnikiem Jowów. Od, 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 nawet kiedy one jeszcze. Bo był taki czas na, w latach 90., że to Krowin-Mickę miał je w programie. To ja nawet wtedy byłem przeciwnikiem, uważam, to jest jakiś w ogóle samowójczy pomysł. To jest pomysł na to, żeby wszystkie mniejsze inicjatywy wyciąć skutecznie, zabetonować scenę polityczną o takim duopolu, bezideowym, ten dwóch dużych bloków, które będą się tam przepychać. No, tak, taki zawsze jest efekt ordynacji większościowej. Przy czym ja nie znam tego, tego pomysłu, ja znam pomysł 4, mandatowych okręgów. To nie wiem, czy to o tym pan mówi, czy jest jeszcze jakiś nowszy To są to, różne, różne pomysły. różne pomysły, tak, jak tak. króliki te w, w głowach naszych. A naszych... myśli pan, że pies się zdecyduje na zmianę ordynacji przed wyborami? Nie wiem, wydaje mi się, że na pewno dużo z tego to jest element pozycjonowania się i straszenia, bo tam chodzi o to, żeby też nastraszyć koalicjantów takich jak przede wszystkim Solidarna Polska, tak? no i Cookies w jakimś stopniu też, bo to są paradoksalnie Cookies, które się tego domagał, będzie pierwszą ofiarą oczywiście tego, tego rodzaju pomysłów, bo no żeby odebrać, żeby ten sojusz z pis był dla nich bezalternatywny, no to na pewno by pomogła, więc samo tylko rozsiewanie takich pogłosek działa trochę dyscyplinująco wewnątrz. Obozu rządzącego. Więc myślę, że to częściowo ma takie znaczenie. Wpływ na, na wynik PiSu, w sensie czy oni by wygrali w ten sposób, czy przygrali, nie jest pewny, bo to by zmusiło opozycję do zjednoczenia, a zjednoczona opozycja jednak wygrywa według sondaży z PiSem. To, to akurat Zjednoczona opozycja też pozwala uzyskać lepszy wynik Konfederacji, natomiast nadal nie, nie biorący w tych, w tych okręgach. Prawda? Więc jest to pomysł na to, jak wyciąć Konfederację, ale i wszystkie mniejsze ugrupowania z ostatecznym efektem dla PiS-u bardzo niewiadomym. Więc myślę, że obstawałbym, że w to nie pójdą jednak, że będą tylko tym straszyć do końca. Natomiast co im tam przyjdzie do głowy, to już nas nie zadziwili nieraz. To już kończąc te tematy partyjne, chciałbyś jeszcze zapytać, czy ci obryści pukali do waszych drzwi w Konfederacji? Może nie sam Zbigniew ziobro, ale jego posłowie. Do mnie na pewno nie. Słyszałem o różnych tam rozmowach, nie wiem, czy kurtuazyjnych, czy, czy, czy nie, ale, ale no wiemy dobrze, że no, jeśli nawet no, to nic z tego nie wyjdzie, bo to, to nie jest partner dla, dla konfederacji w żadnym. Ale Janusz Kowalski, na przykład, się tak pozycjonował blisko was wielokrotnie. Tak, Janusz Kowalski takie czasem miłe, tam nawet uwagi robił, że nie ma wroga na prawicy, tam, że Konfederacja spoko, ale. Ale no, dobrze wiemy, że no, ekipa skażona kilkoma, już ośmioma latami współrządzenia z, z pisem no, no nie może mieć miejsca na listach Konfederacji. To, 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 nawet ja bym nie uwierzył w ich, w ich nawrócenie w tej chwili, tak? a to co, co dopiero wyborcy. zmieńmy temat w takim razie. Rząd obiecuje budowę aż trzech elektrowni atomowych. Odpowiedzialni mają być za to Amerykanie i Koreańczycy, i posłowie Konfederacji zgłosili swoje wątpliwości. Jacek Wilk uważa, że te elektrownie nie powstaną w zapowiadanym terminie. Nie wiem, no Jasek nie dzielił się ze mną z wiami wątpliwościami. Nie wiem, on ma wątpliwości. Ja też rzeczywiście nie wiem, czy one powstaną, bo u nas no, te e, programy budowy elektrowni. Ja się pamiętam jako dziecko, projekt elektrowni w żarnowcu, który był wtedy forsowany jeszcze za, komun za, za komuny u nas. E, no i ciągle nic ześmy nie wbudowali. no Teraz widać, że nareszcie nawet do naszych rządzących dotarło, że to już, już mają już nasz na gardle już naprawdę trzeba coś zrobić. I teraz o, okazuje się, że można w ciągu kilku miesięcy podjąć jakieś stanowcze. I co wcześniej się nie udawało. Mieliśmy tą agencję atomistyki, która no nic nie robiła, zgarniała kasę przez, przez całe lata. A na teraz nagle z dnia na dzień się obudziliśmy z ręką w nocniku i działamy. No, szkoda, że nie wcześniej w tym tempie działaliśmy. Gdybyśmy tak działali tak energicznie, to pewnie już byśmy, już byśmy mieli. Dawno mieli tak? No to świadczy jednak o pewnym kryzysie elit politycznych w Polsce, że ta kryzysowa sytuacja dopiero wymusza takie decyzje, które powinny Wsztych, być, tych, zdaje się, oczywistością już tam do no, temu. Nie, skoro, To jest stan permanentny, tak, że u nas polityka sięga perspektywami do przyszłego wtorku, tylko tak? że robi się tylko rzeczy, które przynoszą natychmiastową stopę zwrotu. Nie inwestuje się w rzeczy przyszłościowe albo bardzo rzadko, tak. No to musi naprawdę. Y Dużo czasu minąć, żeby do naszych rządzących, zajętych właśnie tymi bieżącymi przepychankami dotarło, że oni muszą coś zrobić, co nie przyniesie im korzyści już teraz, jakiegoś skoku w sondażach, prawda? Więc wszystkie trudne decyzje, które wymagają inwestycji, przełamania jakiegoś oporu, no bo to gdziekolwiek się tą elektrownię nie postawi, no to tam będą wątpliwości. Dlaczego akurat u nas, może jednak gdzieś indziej, no to takie decyzje są spychane na później, na później, a już jest bardzo późno albo za późno. To pana koledzy też mają takie wątpliwości, że to jest uzależnianie się od Stanów Zjednoczonych. Wyjście od uzależnienia się od Rosji gazowego w odwrotnym kierunku. Nic mi nie wiadomo, żeby na, moi koledzy... No wczoraj była konferencja w, w Sejmie. W wątpliwości. I przecież mamy i od Koreańczyków i od Stanów Zjednoczonych, więc mamy tej dywersyfikację technologii od kogoś. Trzeba ją wziąć, tak? No nie, nie jesteśmy w stanie sami jej, sami sobie tej elektrowni postawić nie możemy oczywiście jeszcze od Francuzów wziąć prawda no tam, tam jest jeszcze taka opcja ja no ale pan jest, popiera ogólnie ten kierunek jak jądrowy myśmy od dawna mówili o tym o tym tylko nie jestem zdziwiony o jakichś wątpliwościach, o którą pan mówi, to, to był nasz postulat od dawna, że, żeby inwestować w elektrownię jądrową, zanim to jeszcze było tak modne, nawet my podpisywaliśmy tam, to Krzysztof Bosak z naszego ramienia podpisywał taki jakiś wspólny list polityków różnych partii, jeszcze z, dwa lata temu to chyba było, gdzie tam i z partii Razem ktoś się podpisał i, 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 i z konfederacji właśnie i z, i, i z Platformy jacyś politycy byli, którzy się podpisywali, bo tam chyba w, ani na lewicy, ani w Platformie nie ma jednomyślności tego, bo tam zaś zieloni nie są za tym, i, I w partii w, na Lewicy Wiosna z kolei nie jest za tym, a Konfederacja zawsze w całości była za, za energią atomową i i ten, no co do technicznych rzeczy można się kłócić, ja też tam nie będę mówił, że jestem ekspertem od tego, która technologia, czy koreańska, czy francuska, czy, czy, czy amerykańska jest lepsza. Zawsze będziemy od kogoś, od kogoś zależni, znaczy nie, nie zawsze, możemy się dorobić własnej technologii prędzej czy później, no ale jeśli chcemy to robić szybko na już, no to nie ma na to czasu, musimy od kogoś wziąć tę te technologię i być od kogoś przynajmniej częściowo zależny, no ale wydaje mi się, że te kroki, które podejmuje rząd w tym, w tym aspekcie już teraz, poza tym, że są oczywiście skandalicznie spóźnione i tak dalej, to są sensowne, tak, no weźmy yy, od Orańczyków i od Amerykanów, i, i, i róbmy coś w końcu. A jak w ogóle, Pańskim zdaniem, powinna wyglądać polska polityka energetyczna? Odnawialne źródła energii to też jest jakiś kierunek, no bo Grzegorz Brown mówi, na przykład, wiatraki, które mielą ptaki. <grym> no to, tak jest, oczywiście, ale, ale wszystko ma swoje skutki uboczne, również negatywne, tak? No bo czasami taka hura optymistyczna propaganda pomija różne y, trudności i stara się, się przedstawiać taką silankową wizję y, tych, tych nowych technologii, ale już się tam one mają swoje minusy. Natomiast tak, no należy dywersyfikować, należy wszystkim stawiać na większym stopniu na rozwiązania rynkowe, zobaczyć co się bardziej opłaca, bo regulacje powinny być jednolite, opłaty środowiskowe powinny być uzależnione od śladu węglowego całości tego procesu, bo tam w wiatrach też nic powietrza nie powstaje, wiatrak mamy, bo mamy huty, które są opalane węglem, prawda, w których się wytapia te, te, to, to żelazwo, żeby ten to ja, tylko postawić, ta faza sam, początkowa. Sam wiatrak, tak. sam wiatrak nie jest w stanie postawić drugiego wiatraka, bo nie generuje tyle energii. Tak? Więc no, to się wszystko okaże, czy która energia, która technologia. Będzie wystarczająco wydajna, żeby się utrzymać na rynku przy jakichś takich jedno, jednolitych, sprawiedliwych opłatach środowiskowych. Urzędnicy nie powinni dekretować tego, tak, tylko zostawić jak najwięcej inicjatywy obywatelom. Owatele sami sobie postawią, może tam jakieś przydomowe wiatraczki, to może nie, bo to pewnie chociaż nie wiem, czy dałoby się tak zrobić. Ale pa, pa, pane, panele fotowoltaiczne... Nie słyszałem o czymś takim. Też to, że... nie słyszałem, ale to, to że nie słyszeliśmy o czymś, to nie znaczy. Ale na pewno panele fotowoltaiczne na, we własnym zakresie można stawiać różne tam. Innowacje, jak pompy ciepła, które w ostatnich latach się pojawiły, robią kariery, no to, to się wszystko pojawia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie powinniśmy na sztywno dekretować jakiejś jednej technologii, że to będzie jedyna nasza słuszna narodowa, tam, czy, czy atomowa, czy nanoatomowa, no, z, z, z przyczyn technicznych wymaga decyzji na szczeblu państwowym. Niestety, y, państwo się to musi zajmować, bo pewnie jak wszystko, co, czym się państwo zajmuje, będzie się zajmowało tak sobie, no ale jak już musi, to niech to, niech to oczywiście robi, a w, tam, gdzie się da, żeby stawiać na jak najwięcej y, wolnego wyboru i wolnej inicjatywy y, obywateli. Słuchasz podcastu Radio Z. Wierzę w pan w te zapowiedzi, że po nowym roku będzie możliwa stabilizacja w gospodarce, zahamowanie inflacji? Nie bardzo. Obserwując poczynania naszych rządzących, trudno mi uwierzyć, żeby, żeby wydarzył się cud w postaci gwałtownego hamowania inflacji. No bo na razie wszystko wskazuje na to, że na tonącym Tytaniku gra yy, orkiestra. Jak ktoś jak w jakimś dowcipie powiedział, tylko że. Na, Tytaniku, jak to no, to był prom i węgiel na 11 niekoniecznie. E, ale, ale, no. Wydatki socjalne pełną parą, wszystkie programy socjalne podtrzymane, wszystkie, deficyt budżetowy ogromny. no Z czego miałoby się to wyhamowanie wziąć? Na razie nie widać. No to jak wyhamować inflację? No bo ekonomiści oh. twierdzą, że najlepszą metodą jest podwyższanie stóp procentowych. No i to się dzieje, no, ale nie, nie, nie działa. Najlepszą, nie, 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 nie najlepszą, nie jedyną. No, z tych, których nie zrobiliśmy na, nadal, o ile mi wiadomo, to... Podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej, bo to ten pieniądz najczęściej, który się pojawia w gospodarce nie jest w tej chwili drukowany na papierze, tylko jest emitowany przez system bankowy. Między innymi w ten sposób, że banki mają taki przywilej rezerwy cząstkowej, który w największym skrócie, no mogłbym to wytłumaczyć dłużej, ale to w największym skrócie polega na tym, że one pożyczają pieniędzy, których nie mają. Pieniądze powstają ex nihilo w momencie udzielania kredytu. No i podniesienie tej stopy rezerwy cząstkowej powoduje, że jakby mniej go powstaje przy, kre przy udzielaniu kredytów. I w związku z tym to, to jest jedna z rzeczy, które można i należy zrobić. Oczywiście one wszystkie mają jakieś konsekwencje uboczne, tak? No, to zmniejsza podaż kredytów, z zwiększa ich koszty. Nie ma bezbolesnej metody wyjścia z inflacji. Ja to też zawsze podkreślam, bo politycy często lubią mówić takie, takie bajki, których wyborcy chcą słuchać. Ja z tego nie słynę, więc, więc uczciwość intelektualna każe powiedzieć, że nie ma żadnej łatwej repetu recepty. Inflacja to jest kac po tym, że się nadużywało pustego pieniądza wcześniej. I to nie, no nie ma odwołania od tego. Można powodować tylko, żeby tego kaca nie pogłębiać. No wala winę na Unię Europejską i Władimira Putina. To te, też oczywiście... Jest część tego równania. Tam jest w tej, w tej układance więcej czynników niż tylko, niż tylko inflacja tutaj czysto krajowa. I Putin, i wojna, i zerwane łańcuchy dostaw, i, i sytuacja za granicą. Inflacja trochę się importuje też do sąsiednich krajów, prawda? Czy, no, niekoniecznie sąsiednich, ale zależnych gospodarczo. Więc to oczywiście jest też prawda. I tę inflację w jakimś stopniu i tak byśmy mieli, nawet gdybyśmy prowadzili wzorową politykę gospodarczą, to jakąś tam byśmy mieli. Natomiast no oczywiście możemy odpowiadać tylko za to, co jest. W naszych rękach, no i w naszych rękach jest to, żeby własnej waluty nie psuć już bardziej niż żeśmy zepsuli, tak? Pozwalać, żeby jakby inflacja bierze się stąd, że mamy za dużo pieniądze, ilość pieniędzy rośnie szybciej niż ilość dóbr, które można za to, za to kupić. No więc obie strony równania mogą się zmieniać, tak? Może być, może być więcej lub mniej pieniędzy na rynku, ale może być też więcej lub mniej dostępnych usług. No co można zrobić, żeby było więcej lub mniej, żeby było więcej dostępnych usług? No uwolnić gospodarkę, zmniejszyć opodatkowanie, zderegulować, powodować, że ludzie będą szybciej, wydajniej pracować u nas, lepiej inwestować. No to wtedy jakby dogonimy od drugiej strony tę te, te, te nierównowagę. Natomiast co, czego na nie należy robić to importować pustych pieniędzy z zagranicy, tak? To w ramach KPO co mamy zrobić? Co jest przedstawione jako jakiś wielki, wielkie eldorado, które na Polskę czeka? No ale to tylko jeszcze zwiększy inflację, jak sobie zaimportujemy kolejne jest puste. Jest przeciwnikiem KPO. Przeciwnikiem KPO, no to nie, jeśli. W, 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 jesteśmy już w systemie, w którym i tak musimy płacić raty z tego, z tego systemu. No, oczywiście, już lepiej wziąć te, te pieniądze, niż ich, niż ich nie wziąć, tylko na, co, na, co z nimi potem zrobić? No, najlepsze, no, to wyeksportować je z powrotem, czyli kupić coś za granicą nie wdrażać promy krajowe, tylko ten KPO nie, nie pozwala na to, bo tam on, on zawiera szereg mechanizmów, które zmuszają do tego, żeby ten pieniądz włączyć do krążenia po kraju. Więc suma summarum, jestem przeciwnikiem w ogóle życia z dotacji unijnych, bo tak? no, to, to tylko psuje gospodarkę. To jest zatruty pieniądz, który powoduje, paraliżuje na dłuższą metę gospodarkę. Więc jakby to uprościć w takim, w takim skrócie, czy jestem przeciwnikiem, to tak, to jestem w zasadzie przeciwnikiem, tak? natomiast no, to trzeba by doprecyzować kilka warunków, także no, jestem przeciwnikiem również płacenia bezsensownych składek na, na Unię Europejską. A przede wszystkim import, znacznie bardziej szkodliwe, importowania szkodliwych przepisów, które paraliżują naszą gospodarkę, nie pozwalają nam się rozwijać na no, takie pomysły, jak zakaz produkcji sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. My sobie to import Importujemy, tak, no, importujemy pomysły, że będziemy musieli płacić za drogi ekspresowe, prawda? czy jakieś takie rzeczy. No, na własną zgubę, na własną. Będzie nas dużo więcej kosztować efekt tej regulacji niż pieniądze, które za to dostaniemy, żeśmy to spełnili. Tak? No, jako obywatele będziemy ciągle za to płacić, że rząd dostał jakieś pieniądze. Te pieniądze są dla polityków na rozdawanie, a nie dla nas, obywateli. To tak trzeba na to patrzeć. To są zabawki dla polityków, żeby przed wyborami mieli co rozdać. Dlatego Unia Europejska też nie chce ich dać, żeby rząd czasem nie no na razie właśnie chciałem to powiedzieć rząd, znaczy nie do końca to chciałem powiedzieć, ale chciałem, ale chciałem skomentować, że rząd nie ma no czego wydawać w tym momencie, no bo tych pieniędzy po prostu nie ma. To na koniec wybiegnijmy nieco dalej, a dokładnie do Chin. Xi Jinping umacnia swoją totalitarną władzę, zapowiada zaostrzenie kursu. No i pytanie, czy Polska powinna zacieśniać stosunki z Chinami? No, nie, no, myślę, że raczej w obliczu nad, na, nadciągających napięć na scenie z kolei geopolitycznej, tak, no to powinniśmy myśleć raczej w kierunku uniezależniania się od Chin, co nie jest oczywiście łatwe, tak, no bo to Chiny wiele pracy włożyły w to, żebyśmy od nich byli zależni. Prowadząc, no, w dużej mierze, Sensowną z własnego punktu widzenia politykę, która przyniosła do nich znaczną część produkcji światowej i spowodowała, że no nie jesteśmy w stanie nawet z dnia na dzień tego, tego zrobić. Ale tak, no w nadchodzącym konflikcie, jeśli, a myślę, że jeśli nie wszyscy, to większość z nas tego chce, żebyśmy obejrzeli się po stronie świata zachodu, tak, po stronie Stanów Zjednoczonych, a nie po stronie Chin, no to powinniśmy dążyć do uniezależniania się od, od, od Chin. Między innymi poprzez również odblokowanie własnej yy, inicjatywy gospodarczej, tak? No bo to wiele z tego sukcesu chińskiego wynika z sabotowania z autosabotażu prowadzonego przez Unię Europejską, czyli to, to przez to, że Unia Europejska sztucznie poprzez swoje regulacje podnosi koszty działalności produkcji na swoim terytorium, prawda? W ten sensie wypycha tą, tą działalność do Chin. No, jeśli przestaniemy to robić, jeśli wystąpimy wreszcie z Unii Europejskiej i zaczniemy się rozwijać normalnie, no to, to mamy szansę w większym stopniu się uniezależniać od, 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 od Chińczyków. Natomiast realizacja Zielonego Ładu, no. Musi się kończyć dokładnie w ten sposób, także to będzie wypychało coraz bardziej przemysł, inicjatywę, inwestycje poza Europę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Machiny Władzy w Radio Z był poseł Dobrobir Sośnierz, Konfederacja oraz Partia Wolnościowcy. Zapraszam do słuchania naszego podcastu w Playrze Radio Z na YouTubie oraz w platformach streamingowych. Dziękuję, że byliście z nami. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję. Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl.